Kolor roku 2023 według Benjamina Moore'a, część druga. Zobaczcie, oni oprócz tego głównego malinowego koloru mają jeszcze inne kolory, które robią zestaw takich 8 kolorów i mają bardzo fajne inspiracje, pokażę Wam je. Tutaj ciemny kolor węgę na ścianie w jednej i drugiej aranżacji i do tego zobaczcie, jak fajnie wygląda ten biało-czarny fotel i dywan w paski. Bardzo fajne zestaw. A tutaj brąz tylko i wyłącznie na ścianie. Możecie nawet posłuchać muzyki, bo do każdego koloru są utwory, które możecie na stronie Benjamina posłuchać. Cynamonowy. Tutaj dwie aranżacje w tym kolorze. I zieleń też w połączeniu z biało-czarnymi dodatkami. A tutaj zieleń Morza Północnego. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli ściana jest właśnie w tym odcieniu morskim. Do tego sofa z brązowym wykończeniem i dywan, który też ma w sobie brąz i do tego rozjaśniające białe meble. A tutaj jedno z moich ulubionych zestawień, brąz z niebieskim. Tutaj niebieski mamy na ścianie. Ten kolor właśnie Benjamina Moore'a i troszeczkę inne odcienie mamy na sofie jako dodatki. Mamy pled i dwie poduszki z tyłu. Wazon. Bardzo fajnie to ze sobą wygląda. No ten kolor to oczywiście uwielbiam, więc w każdej ilości go przyjmę. Tutaj jest go bardzo dużo, bo jest i na ścianie, i są zasłony, zobaczcie, w oknach. Brązowa okiennica, bardzo fajnie to wygląda. Sofa jest też ciemno-niebieska i obraz też ma w sobie dużo niebieskiego. A tutaj fajne zestawienie, gdzie mamy ścianę, część zabudowy niebieską, kuchnię białą i do tego ten dywan w ten limonkowy kolor. Bardzo, bardzo fajne zestawienie. I kolor muszli, delikatny, taki lekko brzoskwiniowy. Pięknie to wygląda z brązami w różnych odcieniach, z kamieniem naturalnym, z bielą, zobaczcie tutaj. I na koniec kolor New Age, nowa era, w zestawieniu z bielą i z czernią. Ma taki delikatny, różowo-łososiowy odcień, a tutaj w łazience, zobaczcie, jak też fajnie wygląda w łazience w połączeniu z kamieniem. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się te kolory podobają, które najbardziej.